wieku o takiej porze ma tyle energii? Nie mam pojęcia, trzeba go zapytać. Ozzy Osbourne to Black Sabbath od samego rana w Radiu Parada. Słuchajcie, czy nie słyszysz, jadę do ciebie. Jadę do ciebie. Kwadrans po godzinie 8 to czas. Może kogoś wkręcimy, co? No, chcesz? No dobra, posłuchajmy najpierw zlecenia. Jestem Bożena, poproszę o telefon do Emilki, najlepszej uczennicy szkoły hotelarskiej, jako łowca talentu. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Parada. Ohoho, headhunter. W takim razie, no i co? I co będzie? I co będzie? No nic, no, podajmy te rękawice. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Maślaczek, headhunter, łowca talentów hotelarskich. Ja z panią Emilią rozmawiam. Tak, tak. Panie Emilio, ponieważ poszukujemy uzdolnionych młodych ludzi do współpracy w naszym pięciogwiazdkowym hotelu w Łodzi i też mamy informację, że pani jest zdolną uczennicą u siebie tam w szkole. No jako, tak. Jako łowca talentów musiałem to sprawdzić i powiem tylko, o co chodzi, że współpraca zaczęłaby się od płatnego stażu i oczywiście po skończeniu szkoły byśmy od razu zaproponowali pracę na stały etat. A kiedy by taki staż się odbył? Kiedy? To my już wtedy się dopasujemy do pani. Znaczy tak, ja obecnie też pracuję w Łodzi w ogóle, ale myślę, że skorzystałabym z takiego stażu, tylko mówię, że to raczej byłoby wakacje. Super. Idealnie. Pani Emilo, to tylko mamy taki króciutki test telefoniczny, takie trzy proste pytania, żeby mi pani szybko na nie odpowiedziała, dobrze? Dobrze, dobrze. To pierwsze pytanie. W nocy widzi pani chwiejącego się bladego klienta, który nie może trafić do pokoju. Co pani robi? Na pewno szukam kogoś, kto by mi pomógł. Poinformowałabym recepcję. Pytanie drugie. Niezadowolony klient dzwoni na recepcję o 3 rano, że ma ochotę na posiłek składający się z 3 dań. Co pani robi? Mówię mu, że zrobię to w najlepszej mocy. Myślę, że dzwonię na kuchnię i czy dałoby radę. Dobrze. I ostatnie pytanie. Klient prosi o wymianę wzorów na hotelowym dywanie. Co pani robi? Wymiana wzorów na hotelowym dywanie. Myślę, że zrobiłabym co w mojej mocy, tak? Na pewno kontaktowałaby się z innymi działami, tak? Które by mi najwyżej pomogły. Pani Emilio, kiedy pani będzie w Łodzi? Znaczy ja w każdy weekend jestem w Łodzi. Każdy weekend. Aha, okej. Bo nasz hotel mieści się na Piłsudskiego 141. Wie pani, gdzie to jest? Tak, tak, wiem. Piłsudskiego 141, tam jest taki charakterystyczny wysoki komin. On należy do Radia Parada. Ja z Radia Parada do ciebie dzwonię i cię wkręcam. O mój Boże, naprawdę. Naprawdę, a wkręcam cię na polecenie twojej cioci Bożeny, która składa ci najserdeczniejsze życzenia z okazji 18 urodzin. Ojejku, dziękuję bardzo. Ale mi miło. Znaczy, już myślałam. Ja już, robota była prawie załatwiona, nie? Tak. Emilio, oczywiście zapraszam do Radia Parada, bo dostaniesz od nas prezent, a będą to wejściówki do Aquaparku Fala. Oho, dziękuję bardzo. To teraz pozdrawiaj, kogo chcesz. No, na pewno pozdrawiam moją ciocię, której bardzo dziękuję za życzenia, bo jest mi naprawdę miło. No i wszystkich słuchaczy, no, życzę miłego dnia wszystkim. A my tobie życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A